Koniec lipca i początek sierpnia 1944 roku był szczególnym okresem w okresie okupacji niemieckiej na naszym terenie. Lewy brzeg Wisły z dorzeczami Szeleniawy, Nidy, Nidzicy opanowany został na przeciąg blisko 2 tygodni przez partyzantów AK i BH. Teren obejmował obszar 1000 km². To był ewenement w skali kraju, a nawet Europy, nie licząc Jugosławii, gdzie takie wydarzenia miały miejsce. Chłop proszowski, mieszkańcy ziemi proszowskiej, synowie tych, którzy uczestniczyli w bitwie pod Racławicami, którzy tworzyli powstanie kościuszkowskie, spowodowali coś na kształt wtedy wydarzeń, masowego uczestnictwa buntu wyrażonego bronią w ręku w ponad 100 bitwach i potyczkach w regionie. Zaistniał ewenament. My, społeczność ziemi proszowskiej, regionu, nie bardzo zdajemy sobie sprawę, czym były te wydarzenia sprzed 70 lat. By oddać cześć tym, którzy tworzyli Rzeczpospolitą partyzancką i pełniej spopularyzować to, co jest wielkim dorobkiem czynu zbrojnego, żołnierzy AK i BH tego regionu, Stowarzyszenie Gniazdo w najbliższy piątek, 13, organizuje sesję naukową poświęconą tamtym wydarzeniom. Sesja rozpocznie się mszą świętą w kościele naszym parafialnym, a później w Domu Kultury będą miały miejsce okolicznościowe uroczystości. Będzie prezentacja muzealna, będą prezentowane referaty, będzie program artystyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem pani Krzywkowskiej. Serdecznie zapraszamy. Ważne wydarzenie. Musimy go pełniej wprowadzić w świadomość, w wiedzę,